Astrid Lindgren. Dzielna Kajsa. Wydawnictwo nasza księgarnia, przełożyła Anna Węgleńska, czyta Teresa Lipowska. Dzielna Kajsa. Chciałabym, żebyście mogli zobaczyć dom, w którym mieszkała dzielna Kajsa. Oj był tak malutki i tak zmyślnie urządzony, że mógł się wydawać prawie domkiem z bajki, gdzie mieszkały jakieś stworki czy krasnoludki. Domek stał w najbiedniejszej części miasta, przy wąskiej, wyłożonej kocimi łbami uliczce, która to pięła się w górę, to opadała. Tak, to była naprawdę biedna uliczka. Inne domy przy tej ulicy nie wyglądały lepiej od domu dzielnej Kaisy. Dom Dzielnej Kaisy, cóż ja mówię, naturalnie to nie Kaisa była właścicielką domku, tylko jej babcia. Tak jest. Babcia, co wyrabiała cukierki, takie słodkie sople w biało-czerwone paski, i sprzedawała je na rynku w soboty. Ale mimo wszystko nazywam go domem Dzielnej Kaisy. Kiedy przechodziło się obok, Kajsa zazwyczaj siedziała na schodkach wychodzących na ulicę. Miała najbardziej brązowe i najweselsze oczy i najbardziej rumiane policzki, jakie tylko mogło mieć dziecko. No i wyglądała, jak to powiedzieć, wyglądała na dzielną. Tak, właśnie dzielną. Naturalnie to dlatego babcia nazwała ją dzielną Kajsą. Babcia mówiła, że Kajsa... Wyglądała na taką dzielną już wtedy, gdy miała zaledwie trzy miesiące i leżała w koszyku, który pewnego pięknego dnia został oddany babci z informacją, że proszę bardzo, niech się zajmie tym dzieckiem, bo nie ma nikogo, kto by to uczynił. Ach, jaki ładny był ten malutki domek. Dwa małe okienka wychodziły na ulicę, a w nich migał często czubek noska i dwa wesołe brązowe oczka. Za domkiem, dobrze chroniony przez wysoki zielony płot, znajdował się mały ogród. Jeśli można to nazwać ogrodem, gdy miejsca wystarcza tylko na jedną wiśnię i kilka krzaków agrestu. Był jeszcze rzecz jasna, mały kawałek trawnika i wiosną w ciepły słoneczny dzień, zwykle babcia z Kajsą siadywały tam i piły kawę. Właściwie to babcia biła kawę. Kajsa tylko moczyła kostki cukru w babcinej kawie. No i zazwyczaj rzucała okruszki wróblom, które skakały po ścieżce ogrodu, tuż obok rabatki, na której rosły przebiśniegi.